O problemie cukrzycy i przeciwdziałaniu tej chorobie mówili w środę w Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach lekarze, dietetycy, wykładowcy i studenci. Wszystko w związku z obchodzonym niedawno Światowym Dniem Cukrzycy. Jest o czym rozmawiać, bo co 11 dorosły na świecie ma zdiagnozowaną cukrzycę, a co 6 sekund z powodu tej choroby umiera człowiek. Światowa Organizacja Zdrowia prognozuje, że do 2030 roku cukrzyca będzie 7 z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Jak mówi dr Emilia Harasim-Piszczatowska, prodziekan Wydziału Ochrony Zdrowia Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach, cukrzyca jest jedyną chorobą niezakaźną, którą WHO uznało za epidemię XXI wieku. 14 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Cukrzycy. W związku z powyższym podjęliśmy tę tematykę ze względu na to, że jest to znaczący problem zdrowia publicznego. Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna wskazuje, że 10% populacji świata cierpi z powodu cukrzycy. Przekładając to na liczby, jest to około 530 milionów osób rocznie. Taka liczba jest notowana z cukrzycą. Powodem cukrzycy jest m.in. nieprawidłowy styl życia, zła dieta i brak aktywności fizycznej. Objawami, które powinny zaniepokoić, jest ciągłe zmęczenie, senność i rozdrażnienie. Do tego dochodzi zwiększone pragnienie i częste infekcje, wymienia Aleksandra Łankiewicz-Rzębowska, dietetyk. Pacjenci mówią mi, że się czują bardzo zmęczeni, bardzo senni po posiłku, tak? To już powinno nam troszeczkę się lampka zapalić. Pacjenci, którzy mają duże pragnienie picia wody, tak? Jest ono zwiększone, tak samo jest zwiększone oddawanie tego moczu. Pacjenci, którzy widzą, że kurczę, no jakieś takie infekcje łapie, tak? Jestem osłabiony, jestem rozdrażniony, tak? Cały dzień by spał. To są takie, możemy to zwalić na przykład na stres. No jestem zmęczony po pracy, tak? Dlatego tak się dzieje, tak? Ale zwróćmy uwagę, kiedy to jest. A może to się dzieje przy posiłku, tak? I że no, taka senność nas łapie, tak? No to z takich tych objawów, powiedzmy, można na przykład sobie już zrobić kontrolnie pomiar cukru.